Jak rozwinie się ta relacja? To pytanie, które dzisiaj zadałam kartom Lenormanda i Tarota. Czyli jak rozwinie się wasza relacja z ukochaną osobą, o której myślicie, za którą tęsknicie, o której marzycie? Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Witam wszystkich subskrybentów i nowych widzów. Proszę nowych widzów o subskrypcję mojego kanału, by dostawać darmowe wróżby na różne tematy. Kliknij opcję subskrybuj. Subskrybuję kanał. Proszę również o wymianę energii, komentarze do mnie. Czy te wróżby z Państwem rezonują? Piszcie Wasze historie, co się u Was dzieje, jakie sprawy są dla Was trudne. Temu służy właśnie mój kanał. Jeśli wróżby Wam się podobają, proszę lajkujcie każde filmiki, by kanał się rozwijał. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj mam, kochani, dwie grupy dla Was. Pierwsza grupa to karty Lenormanda, włoskiego autorstwa. To są karty artysty Ciro Marchetti. Grupa pierwsza, a grupa druga to karty Lenormanda autorstwa niemieckiej pani Angeliny Schulz. Przepraszam, Angelina Schulze nazywa się ta autorka tych kart, czyli te karty Angeliny Schulze właśnie są takie białe karty na odwrocie kart mamy tutaj Xinjiang, energię damską i męską, balans. Więc wybierzcie sobie, kochani, grupę i talię, która Wam odpowiada. Zaczynamy od grupy pierwszej. Jak rozwinie się ta relacja? No, teraz są blokady. Blokady przed otwarciem się. Jest tu jeszcze jakaś kobieta w myśli tego partnera, ale sytuacje z tą kobietą tutaj taką bardzo jakieś, nie wiem, jakiś związek może erotyczny czy powierzchowny, to się wszystko wyleczy, uleczy. Tutaj są jeszcze jakieś lęki, komplikacje, straty, być może z poprzednich związków czy małżeństwa, z poprzednich doświadczeń, balastów. Są jakieś lęki przed nowym partnerstwem, przed nową relacją, przed czymś stabilnym. No, jakaś właśnie tutaj rywalka, co mówiłam, już wspomniałam, jakaś inna kobieta, konkurentka, rywalka, być może ex-partnerka, która jeszcze mąci, miesza, robi zamieszanie. I tutaj mamy, kochani, jeszcze śmierć. Śmierć tych wszystkich komplikacji, śmierć tego związku z ex, śmierć związku z inną kobietą i spełnienie marzeń. Chęć zbudowania czegoś głębszego w końcu, czyli tutaj studnia, czyli przejście do jakichś głębszych tutaj uczuć. O, wy, osoba pytająca. Tęsknota, balans, głębsze uczucia, nowy początek, harmonia, przyciąganie, seksualność, komunikacja, pisanie, rozmowy o tym, by się właśnie tutaj zdecydować, informacje, jakaś nieuczciwość, nieszczerość, która będzie tutaj zakończona, odcięta i najwyższy czas na spotkania, miłe chwile, niespodzianki, zaproszenia, na wyjaśnienie wszystkich spraw, na spełnienie marzeń, akcja, spotkania. No,
pomimo jakiejś ciężkiej sytuacji, trudności, labiryntów, komplikacji, przyjaźń, wyjaśnienie wszystkich jakichś dwulicowych, nieuczciwych, fałszywych spraw. No i tutaj obserwacja, co jest jakimś punktem frustrującym, co jest jeszcze do uporządkowania i relacja, związek, partnerstwo. Partnerstwo, które się umocni, uczucia, szczęście, kontakty, spotkania, stabilność, wyjaśnienie wszystkich niejasnych, nieklarownych spraw z mężczyzną, z partnerem, spotkania, rozwinięcie się spraw dobrze, otwarcie się nowych perspektyw w kierunku stabilności i miłości. Taka jest Wasza historia, kochani. Tak się to rozwinie. I tutaj karty Tarota mówią o rycerzu monet, czyli rycerz monet zabiega i walczy rycersko, odważnie o stabilność. Tą monetę, którą trzyma w dłoni i zastanawia się, to jego przemyśliwanie spraw, jego plan, jego rozsądność, roztropność. Chce on walczyć o coś stabilnego, trwałego, co da Wam bezpieczeństwo, długotrwały, piękny związek. W rozwinięciu mamy tutaj dziesiątkę monet. Zobaczcie, rycerz monet, który walczy o stabilny związek i w konsekwencji rezultatem jest dziesiątka monet, czyli coś bardzo pięknego, stabilnego, no pozytywnego, długotrwałego, rzetelnego, co da Wam zabezpieczenie i emocjonalne, i finansowe. Także tutaj mamy bardzo, bardzo dobry rozwój, kochani, tego związku. Dobrą prognozę na przede wszystkim stabilność. Czyli tutaj z tych wszystkich komplikacji, lęków, strachu, wykluje się coś nowego, co będzie bardzo stabilne między Wami i co będzie stanowiło spełnienie Waszych marzeń. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga to karty Lenormanda, właśnie te. Jaka jest prognoza Waszej relacji? Tutaj mamy coś właśnie, że w jesienią, bo karta jesieni, coś się tutaj nowego zadzieje. Jakieś spotkanie w naturze, spacery być może, spotkania, które się rozwiną, rozrosną, czyli kontakty, które się rozmnożą. I tutaj, nie wiem, ten lęk, ten strach, który jest, jakieś, nie wiem, być może skaleczenie, czyli rana, jakieś balasty z przeszłości tutaj się być może jesienią zakończą, ponieważ jest uleczenie tej sytuacji, dobre rozwinięcie spraw, dobry rozwój spraw, przepraszam. Coś, co się ustabilizuje, coś, co się wyleczy ze starych jakichś tutaj właśnie ran. Ale również potrzeba w tym związku, w tej nowej szansie, relacji, początku, potrzeba troszeczkę przemyślenia izolacji i odsunięcia się, by jeszcze raz poukładać swoje sprawy. Być może kosa ta też mówi, że ta izolacja się zakończy, że tutaj ktoś wyjdzie z tej izolacji, niemniej jednak będą jakieś tutaj momenty jeszcze przemyśliwań, izolacji. Natomiast jeśli zakończy się, odetnie jakby szybko ta blokada, to przyjdzie tutaj w tempie bardzo szybkim rozwój uczuć romantycznych i miłości. Ponieważ mamy kartę szybkiego ruchu, nowego początku, jedynka i kartę właśnie miłości. Miłość, zakochać się, serdeczność, pozytywność, pomoc, miła atmosfera. Także mamy bardzo tutaj szybkie tempo
rozwoju właśnie uczuć, miłości. Harmonia w związku, magnetyczność, miła atmosfera. No tutaj jakaś nieufność jeszcze, jeśli chodzi o nowy początek. Trzeba uważać, ponieważ jak coś fałszywego, coś jeszcze fałszywego, ukrytego, być może jakieś kłamstwo, które jest tutaj do wyjaśnienia. Nowy początek, komunikacja, opanowanie powoli, nowe pomysły. Jeśli chodzi o relacje, o związek, spotkania, troszkę blokady, ciężka droga, ciężka, mozolna praca nad związkiem, ale która się szybko zakończy, te blokady się zakończą u mężczyzny i będzie chciał on otworzyć nowy kapitel, nowy rozdział oparty na przyjaźni, lojalności, wierności, który będzie dawał Wam szczęście, spełnienie marzeń, jakieś spotkania miłe, chwile romantyczne, niespodzianki, być może jakieś zaproszenia na imprezy, na wspólnie miło spędzony czas, stabilność, no też lęki pokazują mu się również, jakieś niezdecydowanie, ale dobry rozwój spraw, otwarcie się na emocje, na uczucia, na romantyczność, wyjaśnienie wszystkich niejasnych spraw. Szczęście, karta szczęścia, właśnie wyjaśnienia, klarowności, stabilności. Tu jeszcze jakaś eks, która się być może tutaj zakręci, jakieś problemy, komplikacje, ale uleczenie, uporządkowanie spraw poprzez rozmowy, stabilność w związku, stabilność zawodowo-finansowa, marzenia, być może komunikacja, spotkanie się również wieczorem, nocą, rozmyślania, troszkę niejasnych spraw, ale poprzez spotkania, wyjaśnienie tych spraw i tutaj różne kompromisy, wyciągnięcie ręki, czyli decyzja na wspólną relację, być może nawet, która się dobrze tutaj rozwinie, ale karty Tarota mówią tutaj bardzo dokładnie, nie walcz, jeśli nie musisz, nie walcz o ten związek, o tę relację za wszelką cenę, jeśli nie musisz tego robić, zostań spokojna, w balansie, jakby w harmonii ze sobą samą i przemyśl, czego chcesz, tak? Przemyśl, co jest dla Ciebie ważne. Tutaj mamy niezdecydowanie, również partnera, jeśli chodzi o mężczyznę, o którego pytacie, niezdecydowanie, wiele pomysłów, wiele kreatywnych, alternatywnych tutaj być może wyborów, nie może się zdecydować, ale mamy tutaj kartę również też wyboru i no, kochankowie, czyli miłość, romans, być może afera, być może seks, być może jakieś romantyczne uniesienia, chwile piękne, romantyczne, być może właśnie para, czyli zdecydowanie się wreszcie na relację, na partnerstwo, na bycie razem, na przeżywanie pięknych, wspaniałych chwil razem. Także takie tutaj są tendencje, kochani, rozwoju. Niemniej jednak kończy się to, no owszem, jest duże niezdecydowanie, duża niepewność wyboru, ale kończy się to kartą kochanków, czyli będzie jakiś tutaj pozytywny wybór, będą jakieś romantyczne uniesienia. Więc tego życzę grupie drugiej. Również na spodzie kart Lenormanda była karta romantyczności, przyciągania, karta seksualna, karta atrakcyjności, tak? Balansu, harmonii, więc tego Wam życzę, by tak się rozwinęła ta relacja, byście wyszli tutaj z tych zranień, z tych blokad, z tej izolacji i byście zdecydowali się na bycie razem, przynajmniej na tą próbę razem. Niemniej jednak Tarot mówi o tym, by nie walczyć za wszelką cenę, by zostać w harmonii ze sobą samym i opanowaniu. Opanowanie, cierpliwość, zrównoważenie. Takie są tutaj porady kart Tarota dla grupy drugiej. Dziękuję wszystkim, grupie pierwszej i drugiej, wszystkim moim słuchaczom, subskrybentom, wszystkim moim widzom. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.